Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę, bowiem powiadam Wam, dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi: ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia, i uczy wypełniać, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim. Oto Słowo Pańskie. Przyjdź, Duchu Święty, i przez serce Maryi, naucz nas zachowywać całe prawo Boże, całą naukę Jezusa, a przez to być wielkim w Twoich oczach, Boże nasz, w Trójcy Jedyny. Przyjdź, aby każdy z nas oddał się posługiwaniu Ducha, Ducha czyli w Duchu Świętym, duchowemu. Abyśmy wszyscy byli sługami nowego przymierza. Shala Maria matrona cha malacheno, Iwacha Maria maraj maraheno, Adonai, Adonai. Dzisiaj Pan daje nam kolejne słowo z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Tym razem trzeci rozdział. I zwraca się do braci i sióstr z tej wspólnoty w Koryncie, że niech dzięki będą Chrystusowi za ufność, którą pokładamy w Bogu naszym. I stwierdza, że sami siebie nie jesteśmy w stanie pomyśleć nic, co jest dobre i Boże. Lecz wiemy, że ta możność nasza to, że możemy żyć sprawami Boga, jest z Boga. I stwierdza, że On sprawił, czyli dobry, miłosierny Bóg, Trójcy Jedyny, że mogliśmy stać się sługami Nowego Przymierza. <laughs> czyli stwierdza Święty Paweł, że... Kto idzie za Jezusem, już nie jest sługą Starego Testamentu, jeżeli był nim na przykład jako kapłan Starego Testamentu, ale albo po prostu jako wyznawca religii mojżeszowej. Teraz, kiedy jest się uczniem Pana, jest się sługą Nowego Przymierza, Nowego Testamentu, Nowe Przymierze, które zawarł par, Pan między Ojcem a nami, jest to przymierze duchowe, nie litery, bo stwierdza Święty Paweł, że litera sama w sobie zabija, a Duch Święty ożywia nas i pomaga w zachowywaniu prawa Jezusowego. Bo rzeczywiście prawo Starego Testamentu było mocne, ale budziło trwogę i naprawdę niewielu było w stanie zachować. To prawo. Poza tym to prawo było przerażające dla grzeszników. Kiedy ktoś popełnił poważne wykroczenia przeciwko temu prawu, był zabijany z, zgodnie z literą tego prawa. A więc nie było miłosierdzia. Jeżeli chodzi o prawo. Złamałeś prawo kara. Więc wiemy, jakie kary spotykały. Izraelitów na pustyni. Wtedy oni przecież też otrzymali już dziesięć przykazań, inne przepisy prawa, ale łamali je, nie wypełniali i bardzo wielu z nich właśnie było ukaranych śmiercią, ginęło. Między innymi byli kąsani przez jadowite węże, umierali z głodu, z pragnienia, z powodu różnych chorób. Więc prawo duchowe, prawo Ducha Świętego ożywia wyznawców Chrystusa. Święty Paweł stwierdza, że nawet to posługiwanie staremu prawu, prawu litery, posługiwanie śmierci, więc, no bo właśnie wielu było karanych śmiercią, było mimo wszystko w chwale. To znaczy, było zachowywane przez wielu z miłości do Boga w bojaźni Bożej, ze czcią i w wielkich. Potężnych e, objawiach Bożej Mocy, kiedy Bóg przychodził do swojego ludu, uzdrawiał, czynił cuda. Także piękne były obrzędy liturgiczne Starego Testamentu, składanie ofiar, e, właśnie nauka prawa i proroków w synagogach, w świątyni. Wszystkie te sprawy były wyjątkowe. Na całej Ziemi nie było no. takiego kultu. Bo to był kult prawdziwy, jedynego, żywego, prawdziwego Boga. A więc była pewna chwała, także nawet ta zewnętrzna wypełnianiu tego kultu Starego Testamentu. Ale święty Mojżesz, jak tutaj stwierdza też święty Paweł, mimo że oglądał chwałę Bożą, mimo że nawet niektórzy. Widząc z kolei Mojżesza, który oglądał chwałę Bożą, oglądał te wszystkie piękne sprawy niebieskie i doświadczał obecności Boga, rozmawiał z Bogiem twarzą w twarz, nawet to, mimo że było też wielkie i piękne, przeminęło. Mimo, że nawet wielu ludzi nie było w stanie patrzeć na Mojżesza, który jaśnieł pod wpływem właśnie spotkania z Bogiem. Ale to wszystko przeminęło. Teraz najważniejsze jest posługiwanie Bogu w duchu świętym. Słudzy Nowego Przymierza posługują w duchu świętym Bogu. I to posługiwanie jest pod każdym wielkim, pod każdym można powiedzieć też pod każdym argumentem, pod każdym jest większe, jest cudowniejsze, jest. Bardziej godny czci i chwały niż to właśnie związane ze Starym Testamentem. Więc pod każdym względem, ta część i chwała, którą odejmę Bogu poprzez Jezusa w Jezusie, w Duchu Świętym, zachowując prawo Boże, prawo Jezusowe, przerasta wszystkie sprawy Starego Przymierza, Starego Testamentu, który Mojżesz w imieniu Boga przekazał Izraelowi. Więc e, ktoś może powiedzieć, ale dlaczego się aż na tym tak bardzo zatrzymujemy? Przecież to już nie ma znaczenia właśnie. To, co e, było związane z rytułami, obrzędami, ofiarami z tego testamentu, już to nas nie obowiązuje. Ale prawo duchowe, czyli miłość względem Boga i bliźnich, zachowanie w związku z tym dziesięciu przykazań, tak, to nas obowiązuje. I Jezus Chrystus Pan nasz tego nie zniósł, ale to udoskonalił. Oczyścił. Więc e, czeka nas wielka chwała. Mojżesz, Elizeusz, Eliasz, Jan Chrzciciel i wielu świętych ogląda tą chwałę Boga, o której pisał Mojżesz. Więc nagroda jest e, tak wielka i wspaniała za bycie sługą Nowego Przymierza, służebnicami. E, Nowego Testamentu. Bycie tymi, którzy służą w Duchu Świętym, za to posługiwanie duchowe jest wielka nagroda. Dlatego tak można rozumieć to, co w tym tekście zawarł Święty Paweł, kiedy właśnie pisał o tym posługiwaniu duchowemu, posługiwaniu sprawiedliwości Bożej, posługiwaniu Bożej miłości. Więc to słowo niech będzie dla nas łatwiejsze w przyjęciu, w realizacji, poprzez to wyjaśnienie, które mam nadzieję wielu zbudowało, umocniło i zachęciło do właśnie życia w duchu świętym duchu, który ożywia, wypełnianie prawa miłości, prawa miłosierdzia, które prawdziwie daje nam życie wieczne. Jezus obiecuje, że taki człowiek będzie wielki, będzie nagrodzony. W oczach Boga i przez Boga. I żeby e, właśnie niczego, co Jezus przekazuje nam, nie odejmować, nie lekceważyć, choćby to było nawet najmniejsze, małe, nie wolno, trzeba wszystko wypełniać, co przekazał nam Jezus. Wszystko. Co do litery, co do nawet przecinka, bo to wtedy będzie podobać się Bogu bo wtedy będziemy ludźmi, którzy szanują, czczą, kochają Boga i Jego prawo i wypełniają je i otrzymają błogosławieństwo, nagrodę i chwałę w niebie.